Tylko na pudelku, Edyta Górniak chciała do THE Voice of Poland / Edyta Górniak od lat może cieszyć się ugruntowana pozycja w telewizji polskiej. Mimo że na próżno szukać jej piosenek na listach przebojów. A fani wyczekują nowej płyty już od 13 lat, artystka regularnie daje gościnne występy na imprezach TVP, co nierzadko budzi niemałe emocje. Tak było chociażby ponad rok temu, gdy publicznie wykluczała się z Justyna Steczkowska o rzekome wynagrodzenie. Jakie diwa miała pobrać za zaspiewanie dwóch piosenek na charytatywnym koncercie dla Ukrainy? Gdy wyszło na jaw, że faktycznie TVP wyplacała artystom wynagrodzenia za koncert. Edyta Górniak już mniej ochoczo wracała do sprawy i skupiła się na podróżach oraz odnajdowaniu siebie. Przypominamy, Justyna Steczkowska wytyka Edycie Górniak przyjęcie 22 tysięcy złotych za charytatywny koncert i radzi, polecam mantrę na uspokojenie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W międzyczasie Telewizja Polska skompletowała skład jurorski do najnowszej edycji THE Voice of Poland. W 14 sezonie zabraknie jednak Edyty Górniak, której jak się okazuje, bardzo zależało. Aby wrócić do show. Jak donosi nasz informator, piosenkarka zgłosiła swoje chęć powrotu produkcji, jednak spotkała się z odmową. Edyta Górniak chciała wrócić do THE Voice, o czym dała znać producentom. Niestety ci skomplementowali już skład i nie wzięli jej pod uwagę. Wiadomo już, że w komisji zasiada Lanberry, Thompson, Baron, Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska. Czyli ten sam skład, co w poprzedniej edycji, mówi osoba związana z programem w rozmowie z Pudelkiem. Będziecie tęsknić za Edytę w THE Voice.